Cześć! Chciałam pokazać Wam album na zdjęcie, jaki przygotowałam metodą scrapbookingu z gotowych materiałów dostępnych w sklepach papierniczych. Album przygotowywałam z myślą o formacie Instaxa, więc są miejsca, gdzie właśnie zdjęcie formatu Instax Mini będzie pasować doskonale i zmieści się ich tutaj bardzo dużo. Są też miejsca, takie puste przestrzenie, żeby dowolnie sobie kształtować to, co chcemy tu przylepić. Może to być rozmiar square albo white, jak sobie życzymy. Tutaj też kolejna strona typowo pod Instax Mini. Zdjęcia przyklejam taśmą dwustronną, taką specjalną do zdjęć, do fotografii, bądź zwykłą dwustronką. Tutaj też następne miejsce do przyklejenia zdjęć, tu również, a tutaj taka kieszonka z tagiem. Ten tag może być też powieszony w dowolnym miejscu. Tu jest miejsce na Instaxa. No i ostatnia strona też na naszą dowolną, radosną twórczość. No i taki tag właśnie na magnesie, który się tu trzyma, ale możemy go powiesić wszędzie tam, gdzie przyczepi się magnes. Tak wygląda album, jeszcze bez zdjęć. Mi pozostało tylko wybranie tych fotografii, które mają się tam znaleźć. I mam nadzieję, że obdarowana nim osoba będzie bardzo zadowolona.